Dzień dobry. Kontynuuję dzisiaj przygody Krasnoluda Morga w Baldur's Gate 3, gdzie aktualnie dotarliśmy do tajemniczej krypty obok przerażającego domu uzdrowień. Musimy tutaj przeszukać jeszcze to miejsce. Znaleźliśmy dźwignię, która została przesunięta już raz, ale absolutnie nic wtedy się nie zmienia. Zebraliśmy wszystko chyba, co tutaj jest, ale jeszcze mogę spróbować znaleźć może jakieś tajemne przyciski, coś takiego, coś co odkryje, po co właściwie mieliśmy tą dźwignię. Tu się nic nie da przeszukać, sterta kości, szkielety. Tak samo po tej stronie, no chyba już tutaj nic nie znajdę, tak mi się wydaje. Czyli ta dźwignia musiała uruchomić coś gdzieś dalej. Też szkielety, ale absolutnie nic do przeszukania. Możemy chyba wyjść z powrotem, ale zanim to zrobię, to zapiszę sobie grę. Gdyż to miejsce pełne jest niestety bugów i już raz mi drużyna wpadła pod mapę. Dobra, co mamy tutaj? Dalej trucizny. O, tutaj proszę bardzo, zamknięte metalowe drzwi. Po drugiej stronie... O, podwójne drzwi, dobra. Czyli będzie się dało przejść, tak mi się wydaje. Musimy po prostu zrobić to bardzo, ale to bardzo szybko. Albo przynajmniej korzystając z naszej latarni. Dobra, drużyno, zejdźcie na dół. Dawać wszyscy na dół. Potrzebujemy naszego... Dawać, drużyno, no schodźcie. Otwórzmy drzwi. Wbiegnijmy do środka. Dobra, naszej postaci się udało. Reszta biegnie. Nigdy jeszcze nie wpadł nigdzie, ale reszta drużyny utknęła znowu przy ścianie, więc spróbujemy przedostać się dalej. Klątwa cienia na stałe, bez źródeł światła. No niestety moje źródło, ach, na nowo to wczytam, jeszcze raz wylem, spróbujemy przejść. Niech Wyl poprowadzi drużynę, może wtedy będzie łatwiej. Może wtedy nam się uda coś więcej tutaj zobaczyć bez narażenia się na klątwę cienia. Ale zobaczymy. W tym podziemiu akurat bardzo źle sobie radzi moja drużyna z odnajdywaniem ścieżek, gdzie mają dalej iść. No mam nadzieję, że już jak nie będzie tej chmury, to będzie ciut łatwiej. Zaraz się przekonamy. Weźmiemy Wyla jako naszą główną postać. Idziemy, drużyno, wszyscy za Wylem. No, dawajcie. Wszyscy za nim. Biegnijcie za Wylem. Co tu jest nie tak z tymi schodami? No chodźcie wszyscy. Chodźcie. Ach. Tragedia, nie chcą ze mną wędrować. Moje postacie tutaj na tych schodach gubią. No chodźcie dalej. Jezus, co za tempa drużyna. O, ci tam stoją. Klątwa cienia. Nie no. Chodźcie jeszcze raz. Wszyscy. No nie chcą ze mną podążać. Nie ogarniam dlaczego. Co ja tutaj robię nie tak, że ta reszta drużyny nie chce chodzić. Ale spróbujemy trzeci raz. Wiem, że powinienem się tego trującego powietrza pozbyć, no ale nie mam żadnego czaru typu oczyszczenie powietrza. Więc musimy to w jakiś inny sposób rozwiązać. Problem w tym, że drużyna nie chce iść za postacią prowadzącą i nie wiem jak to rozwiązać. A poza tym wpadają w schody tutaj i spadają na niższy poziom. Dobra, raz jeszcze Wyl prowadź. Chodźcie za Wylem wszyscy.
Dobra, wybiegnij tam już po prostu do tych drzwi, może reszta pobiegnie za tobą. Nie, nie pobiegnie. Bo stoją w miejscu. Teraz się zgubią, pewnie zatrzymają. Wylstań sobie tutaj. Reszta drużyny, idźcie. Idźcie, idźcie, idźcie za Wylem. Za Wylem, tutaj. Co tu się dzieje? To jest jakaś masakra. Absolutna, nie wiem jak tu prowadzić. No i zaraz poumierają. Aj, aj, aj. Będę się męczył z przejściem w tym korytarzu, bo drużyna nie chce chodzić. Spróbuję raz jeszcze. Do skutku. Tylko nie wiem jak ich poprowadzić, żeby wszyscy poszli. Gubią się i... No i jest kłopot. Jest generalnie kłopot, bo trzeci raz wczytuję grę w miejscu, w którym powinni po prostu wszyscy przejść, tak? Idziecie? Chodźcie za mną. 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 Zbiegnijcie z tych schodów. Zejdźcie z tych schodów. Błagam was. Błagam was, ludzie. Dobra. Wyl, prowadź ich. Ruszajcie, ruszajcie. Tędy. Tędy, tędy. Wszyscy tędy. No, nie chcą iść. Chyba tym trybem turowym ich przeprowadzę po prostu. Dobra, już nieważne. Już spróbujemy ich dotarcie do celu niemożliwe. No jak dotarcie do celu jest niemożliwe? Co ty mówisz? Użyj sprintu. Ale nędza. Dobra. Gale, sprint. I możesz przejść tutaj? Nie możesz. Masakra, 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 masakra. On jednak może tutaj przejść, chociaż nie może, no dobra. A krasnolud może przejść? Może. Może przejść dalej. No i teraz Lezrel. Użyj sobie sprintu. I przebiegnij chociaż tutaj. Dobra, są wszyscy tutaj. Koniec tury. Wyl. Ale to jest powalone. Wyl, możesz iść? Nie może. Dobra, wyłączmy tryb turowy. Przejdźmy wszyscy tutaj, wbiegnijmy. Po prostu wbiegnijcie tu. Wbiegnijcie tu. Nie wbiegaj tu. Wszyscy tutaj, do środka. Krasnolud, sprint. No i biegnij. Biegnij, 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 dalej biegnij, dalej biegnij, dalej biegnij, świetnie. Dobra, udało się. Ech, Gale, biegnij. Biegnij, 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 biegnij dalej. Użyj sprintu. I biegnij dalej, super. I nasza wspaniała Gitianki, Lezel, też biegnij do środka. No, świetnie ci idzie. Brawo, drużyno. Brawo, potraficie za sobą iść. To niesamowita umiejętność, która pomoże wam. O jasne, no jeszcze wybiegnijcie stąd. Dobra, są wszyscy? Są tu wszyscy? Są tu wszyscy, udało się. Rewelacja. Jakimś cudem dotarliśmy do miejsca, w którym powinniśmy dotrzeć. Zapiszę sobie grę, bo nie było to takie łatwe. Możemy w końcu przeszukać trumny, drewniany kufer oraz całą resztę rzeczy, która się tutaj znajduje. To miejsce wygląda mi jakieś stanowisko cieśli czy coś takiego. W trumnach pustoka. Obok ciało martwego harfiarza, przy nim klucz do nekrotycznego laboratorium. Może do tych drugich drzwi metalowych. Ciężka skrzynia. Spróbujmy otworzyć ją wytrychem. Zobaczymy, co na nas czeka. Wewnątrz tej skrzyni. Dobra. Stopień trudności 14. Nie udało się, ale mam jeszcze narzędzia złodziejskie. Mogę jednych użyć, żeby spróbować raz jeszcze otworzyć skrzynię. Albo mam jeszcze 4 inspiracje. Proszę bardzo.
I tym razem się udało. Rzut 17. Wystarczający do tego, żeby otworzyć ciężką skrzynię, wewnątrz której znajdujemy nietypowe odzienie, wybrany moment. Dobrze wybrany moment. Postać nosząca tą szatę zyskuje niesamowitą szarżę, co zostanie trafione atakiem wręcz. No dobra. Dziennik Olama. Któż to taki był? Dzień w drugim roku. Patrzyłem spokojnie, gdy Keterik wypowiadał swoją ostatnią klątwę, a potem szczezł. Gdy moi bracia i siostry harfiarze znieśli jego cuchnący ze zwłok z pola bitwy, pozwoliłam sobie na chwilę ulgi, a nawet ukojenia. Błąd został naprawiony. Zło zostało zduszone. Odnieśliśmy zwycięstwo, lecz nie wiedziałam jeszcze, jaka była jego cena. Ciemność opadła na ziemię niczym ogromny całun. Nastał ziąb tak potworny, jak gdyby chwycił nas szpon zimy. Po kilku godzinach każdy oddech przeszywał gardło jak sztylet. Łaknęłam powietrza tak, jak wilk łaknie mięsa. Dzięki pancerzowi byłam w stanie napełnić płuca. Niestety, mężczyźni i kobiety z Raytwin nie mieli tyle szczęścia. Umierali jedno po drugim, by następnie powstać jako własne cienie, owładnięte jedynie rządzą zgaszenia wszelkiego światła i życia. Cienie spowijające te miejsce rozjaśniły się. Wciąż niełatwo jest mi zaczerpnąć powietrza, ale lepiej móc oddychać nawet z wysiłkiem, niż dać się pochłonąć w ciemności. Dzięki pułapkom, które zastawiłem, powinnam być bezpieczna na tyle, na ile to możliwe w tych okolicznościach. Dobra, przeczytaliśmy dziennik. Leżą też notatki z badań. Czar usunięcie klątwy cienia? Możliwe. Wariant zdjęcia klątwy rozproszenia magii inny. Inkantacja. Nieskuteczne, potencjalne, nieskuteczne. Gest i kilka czarodziejskich gestów. Dobra. Ale nic nam to nie dało. Po tej stronie drewniany kufer, pusty, drewniana trumna i wszystkie inne jeszcze niegotowe przedmioty. Tutaj zbutwiałe trumny, też niestety nic przy sobie nie mają. Po drugiej stronie natomiast miejsce na pochodnie, kawałki drewna i to tyle. Mam tylko nadzieję, że ten klucz, który mamy, otworzy te przejście po drugiej stronie. Żeby to sprawdzić, czeka mnie kolejna przeprawa przez tą trującą chmurę, która nie będzie taka łatwa. Zatem, Morgu, do przodu. Biegnij. Otwórz metalowe drzwi i pokaż, że ten klucz się do tego nadawał. Nie, zamknięte są. Mogę je otworzyć wytrychem? Mogę. Stopień trudności 30, no nie ma szans na to, żeby je otworzyć. Ale jest dźwignia obok. Na szczęście dźwignia otwiera przejście. Dalej. A, czyli może ta dźwignia plus tamta dźwignia w tym drugim pomieszczeniu pozwoliła nam na to. Dobra. Wszyscy tutaj, 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 tutaj. Muszę znowu ich wszystkich przeprowadzić tym trybem turowym, bo sobie nie radzą. Dobra. Morg tutaj. Laezrel, użyj sprintu na sobie. I dobiegnij. Tak daleko, jak możesz. Dobra. Gale tak samo. Użyj sprintu na sobie. I biegnij tu. Jak najdalej możesz. Dobra. Koniec tury. Możemy teraz się ruszyć. No nie, no koniec tury, koniec tury, koniec tury chcemy zrobić. Dobra, albo wyłączyć tryb turowy i niech wszyscy idą. Tutaj świetnie sobie radzicie, idźcie, idźcie tutaj, 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 jest. Udało się drużynie, dotarli. Są co prawda zatruci, ale mamy jeszcze jeden krótki odpoczynek. I dostaliśmy się do jakiegoś paskudnego miejsca, w którym gdzieś na dole przeraźliwie
źle wyglądająca zielonkawa energia zionie z tego dołu. No dobra, cóż to za tajemnicza część tej kostnicy? Zobaczmy, co tu się kryje. Zatem, tutaj jest jakiś przycisk pod tym posągiem. Kliknijmy na niego. Nic nie zmienił. 100 ręczników i poplamionych ręczników. Obok nich nic więcej. Palenisko, które nie zostało rozpalone. Po drugiej stronie korzeń wystający blokuje przejście dalej. Dobra, zejdźmy na dół. Na dole kolejne zrujnowane posągi, wieka trumny oraz drewniany kufer. Pusty. Naprzeciwko drewnianego kufra pomieszczenie otwiera się, otwierając ogromną rozpadlinę, z której biegnie w naszym kierunku, jak biegną do nas jakieś dziwaczne opary. Czy da się przeskoczyć na drugą stronę? Tutaj nie. Da się chyba przeskoczyć tędy. Tak mi się wydaje. Nie, nie da się przeskoczyć. Mamy natomiast zwój piórko spadania. Pytanie tylko, czy chcemy tam wskoczyć, czy jest może jakiś inny sposób na dostanie się tam. Gdyby tak z góry skoczyć. Nie, tędy się nie da. Morg, uda ci się? Na pewno ci się nie uda, Morgu? Śmierć na nas czeka. No dobra, skoro na nas czeka śmierć, to mamy te zwoje piórko spadania. Ty i twoi sojusznicy w pobliżu. Też i wszyscy. Dobra, lecimy. I na dole czekają na nas cuchnące szlamy oraz pusta zbroja. Niestety skoczył tylko Gale. No dobra. Wiemy, co tu zrobić. Rzucić zwój piórko spadania. I przygotować się na walkę na dole. No, ciekawe, co tam się ukrywa. Oprócz tych szlamów widziałem też jakąś żywą zbroję. Przycisk naciśnięty. Naciśnijmy raz jeszcze. Tak. Podejdźmy tutaj. Tym razem jednak Morg będzie tym, który pierwszy skacze. Odpoczynek zrobiony. Czy mógłbym też rzucić ogniem alchemicznym tutaj? Mógłbym. Ogień alchemiczny otrzymuje 4 obrażenia od upadku, dobra. Czyli nie. Zwój piórko spadania. Na wszystkich zapiszemy sobie grę. Morg skacz pierwszy. Morg sobie tutaj poradzi. Krok przez mgłę prosto do zbroi i tniemy to. Raz, dwa ataki. Dobra, koniec tury. Tarcza. Chybienie. Drugi atak trafiony za 8. Trzeci atak na 6 poziomie. Nie trafiony. Podchodzi szlam. Trafił mnie za 6. Drugi szlam podchodzi. Nie trafił. I trzeci szlam strzela mi w morga. A co z resztą drużyny? Czy może reszta drużyny tutaj skoczyć? A czemu mi to piórko spadanie zniknęło? Z nich wszystkich? Nie rozumiem. Coś tu poszło bardzo nie tak. No dobra, więc skoczymy jeszcze raz.
ewidentnie muszę skoczyć wszystkimi naraz, a potem dopiero zająć się walką, bo inaczej jak zawalczyłem Morgiem, to już się zakończyło piórko spadanie na reszcie postaci. Okej. Okay. Więc teraz po prostu każdym po kolei będę skakał w dół, aż cała drużyna znajdzie się w tych cuchnących oparach. Dobra, mamy. Morg, skaczesz pierwszy. Wyl, skaczesz. Lazriel, skaczesz. I Gale też skacze. I teraz zaczynamy walkę. Od Morga. Super. I mamy tą pustą zbroję, więc zacznijmy od Morga. Naszą turę. I od szaleńczego ataku w zbroję. Następnie użyjemy rozprucia. Chyba tak. Spróbujmy rozprucią lekko. Niepodatność na krwawienie, dobra. Ale uda się jeszcze z ułatwieniem ją trafić. Ok, następny jest Wyl. No Wyl tutaj bez zastanowienia się dwa razy nieziemskie uderzenie. Dwa razy nie trafił, koniec tury. Lazriel może podbiec. I mamy jeszcze sporo ataków. Dobra, spróbujmy rozproszyć cel. Nietrafione, dobra. Raz jeszcze. Rozproszenie uwagi. Nietrafione, dobra, ale mamy jeszcze szansę na to, żeby powtórzyć to. Tym razem się bardzo udało, super. I ostatni atak się nie udał, ale Gale na przykład ma teraz ułatwienie, więc rzucimy dwa magiczne pociski i jeden w cuchnący szlam. O nie, przeżył! Co za dziad, ma jeszcze dwa punkty życia. Kwasem oczywiście strzelają w AOE te szlamy. To jakieś nowe, ponieważ dotychczas cuchnący szlam chyba nie miał takiej umiejętności. No ale to ciekawa zmiana. Wyssanie siły na Wylu, ale odparliśmy siłę. Atak na Gale'a, ale nie trafiony. Super, no dobra, no to Morg zaczyna. Kończąc jego żywot. No to jest niemożliwe. Dobra, Wyl. Traf w niego dwa razy. Dobra, zabity. Atak okazyjny ze strony krasnoluda, który trafia w cień, który się nagle pojawił. Ok. Jest jeszcze Lazriel. Rozproszenie uwagi na cień. Zabity. Super. Jest jeszcze szlam. No dobra, atakujemy go. Trafiony, jeszcze ogłuszymy ten szlam. Super, koniec tury. Gale się odsunie i rzuci sobie tutaj chmurę sztyletów na nie, żeby otrzymały obrażenia. Rzuci na siebie tarczę i poczekamy. Ich tura teraz. Jeden ze szlamów podchodzi. Drugi tak samo atakuje mi moją git. Trzeci przechodzi przez sztylety i teraz zaczyna się nasza tura. Dobra, zaczniemy od krasnoluda. Jedno trafienie, drugie trafienie i czekamy, koniec tury. Teraz Wyl. Rzuć zgubę Wyl na wszystkie te szlamy. Trzy. Dwa się udały, rewelacja. Lazriel, niech się podleczy nieco. Dobra. I możemy teraz walczyć. Z jednym szlamem. Z drugim szlamem. Trafiony za 5. Gale. Rzuć wszystkie trzy pociski w ten szlam, który jeszcze przetrwał. No nie. Dobra, szlam walczy. Strzelań w Lazriel. Drugi próbuje zaatakować Wyla, trzeci zaatakować krasnoluda. Dobra, zaczynamy od krasnoluda. Albo nie, od Lazriel, która zrobi rozproszenie uwagi na nim.
dzięki czemu mamy teraz ulepszony atak i zrobimy jeszcze rozproszenie uwagi na tego pana. Dobra, zabity. I podwyższymy klasę pancerza naszej wojowniczki. Dobra. Następnie morg. Tutaj mamy ułatwienie, bo jest odwrócona uwaga. Mamy drugie ułatwienie. I jeszcze nie mamy jak go dobić. Na szczęście jest Will, który tutaj ma utrudnienie, tutaj ma utrudnienie. Dobra, próbujmy z tym utrudnieniem. Udało się, rewelacja. Koniec tury. Teraz Laezrael dalej może, nie może już atakować. Został nam tylko nasz mag, który wykona trzy magiczne pociski. Zakończy turę, teraz szlam. Przechodzi obok, ale nic nie robi. Zaczniemy od naszego krasnoluda. Dwa ataki. Will wykończył wroga. I udało się. Udało się pokonać paskudy. Szlamy przy sobie nic ciekawego nie mają. Jak tam ta pusta zbroja? Pusta zbroja ma kombinezon ochronny, ciężki pancerz. Brak premii ze zręczności. Zapewnia odporność. Dobra. Tutaj trochę żeśmy weszli w kwas. Bo nasz mag też powinien odwołać chmurę sztyletów i to natychmiast. Wstawać tu wszyscy, drużyno. Ustawić mi się tutaj. I przechodzimy do obozu. Czas odpocząć i to natychmiast. Dobra. W obozie od razu zakończymy dzień. Przygotujemy się, żeby się położyć spać. Automatyczny wybór zapasów i pełen odpoczynek. O, jakieś koszmary się komuś śniły. A, to tej latarni, której dalej nie wypuściliśmy. Dobra, ale jesteśmy gotowi. Opuszczamy obóz i wracamy do pomieszczenia z kwasem. Coś tutaj na pewno jeszcze jest do odkrycia. Tu się nigdzie nie dostaniemy. Tu się nigdzie nie dostaniemy. Cała sterta różnorakich ciał tutaj leży. Ja jestem ciekawy tej zbroi. Klasa pancerza 18. Jakbym ją dał naszej wojowniczce, to chyba dla niej to będzie lepsze rozwiązanie. Kolczuga plus jeden to nie dla, to dla nikogo. No fajna zbroja. Zobaczmy, gdzie nas ta urwista skała zaprowadzi. Już starczy maszerowania w tym kwasie. Urwisko prowadzi nas tutaj. Dalej i wyżej. Stąd kamienny tunel przechodzi w bok, mijając tą rozpadlinę. Reszta drużyny sobie radzi. Mam nadzieję, że wszyscy dotrą na miejsce, ponieważ mamy tutaj jeszcze jedną rzecz do zwiedzenia. Dobra, mogę zapisać grę. I ruszamy dalej. Stąd jest widać tajemniczą szczelinę, która chyba prowadzi na górę. Czyżbyśmy zwiedzili już wszystko? Nie wiem, nie jestem pewien. Ale wrócę tam jeszcze, bo chcę się przekonać na 100%, że nic więcej tu do zwiedzenia nie było. Chyba nie. Chyba to tyle. Tak, tutaj prowadzi to dalej w dół do tej szczeliny. Tam nie było nic ciekawego. Dobra, przejdźmy tą tajemniczą szczeliną.
i zobaczmy, gdzież też ona prowadzi. Dokładnie, tak jak... O, proszę bardzo, plecak obok. Tutaj, ale pusty plecak, pochodnie, nic specjalnego. Dobra, wychodzimy. Szczelina. Gdzie nas wyprowadzi szczelina? Tajemnicza szczelina wyprowadziła nas z dala od domu uzdrowień. My mamy jeszcze daleką drogę do następnego poziomu, ale możemy przyjrzeć się temu, co też takiego tutaj jest. Wygląda mi to na jakiś port. Dom przy rozpadlinie z kiepskimi drewnianymi drzwiami zdaje się być czymś w rodzaju stanowiska rybaka. Nie udał nam się rzut na percepcję. Zajrzyjmy do środka. Tak, dokładnie. Drewniana skrzynia oraz o, hordy przeklętych kułotoa tutaj się znajdują dookoła nas. Może dlatego ich nie zauważyliśmy. Dobra, zaczniemy od krasnoluda, który wypchnie tego kułotoa, ale go nie przesunie. Dobra, teraz oni. A ten jeden atakuje przez ścianę? Dobra. Pęknięty mur. Czyli tutaj cała armia tych kułotoa strzela, niszcząc mur. Jest ich tu całkiem sporo, ale tam kula ognia wsiądzie. Chociaż nie, otoczą mnie teraz. To raczej się nie uda. Atak okazyjny. Zabijający jednego z nich. Zobaczymy. Próbujemy chyba rozwalić tą chatkę. Te kułotoa. Dobra. Nasza tura. Dobra. Kogo by tu pierwszego wykończyć? Chyba tych panów. Morg przeskoczy. I zaatakuje jednego z nich. Dwa razy. Zakończy turę. Kolejny z nich spróbuje przejść tędy. I zaatakować nam Gale'a. Teraz Gale. Gale na szczęście ma dostępną kulę ognia, którą rzuci dosłownie tutaj, podpalając ich wszystkich, i rzuci na siebie ognistą tarczę ciepło. Zakończy turę. Laezrael zajmie się tym kłotoa, atakując go rozproszeniem uwagi. Nie da się do niego przejść? Ona jest obciążona, wyższy koszt ruchu. Nieważne, ale mogę atakować. To najważniejsze. To jest ich wódz, dobra. Więc tego wodza możemy zaatakować nawet kilka razy. Proszę bardzo, całkiem nieźle to idzie. Z tym wodzem, koniec tury. Teraz kolejne kłotoa. Ale nie radzą sobie chyba z tym, jak nas atakować. A nie, spętanie rzuciły na Laezrael. Dobra, czas na naszego Warlocka. Ścianę ognia postawimy. I postawimy ją tak, żeby trafić o... Mogę tu? I akurat na całą tą czwórkę. Nie mogę? Tak mogę. I co? Nie rzucił. Dobra. To przejdźmy się tu i spróbujmy raz jeszcze rzucić ścianę ognia, zaczynając stąd. I... Dobra. To poprowadźmy tą ścianę ognia. No nie wiem jak. No tak. Dobra, podpaleni, super. Koniec tury.
Teraz oni nie otrzymują obrażeń od ognia w swojej turze, ale może jak będą chcieli się wydostać, czy coś takiego. No dobra, jeden z nich spłonął właśnie. Drugi atakuje mi Warlocka. Trzeci otrzymał obrażenia, ale spłonął, super. Czwarty wbiega, niepodatność ma na płonięcie. Dobra, no i teraz nasz Morg. Wykończ tego płotoła, super. Wykona jeszcze jeden atak na tego pana. I możesz jeszcze poprawić rozpruciem. I zadać mu krwawienie, super. Wódz przechodzi. Trafił krytycznie mi w kogoś. Teraz czas na Gale'a. No dobra. Gale'em mamy jeszcze dostępnych kilka rzeczy. Mam na przykład jeszcze jedną kulę ognia, którą mógłbym cisnąć dokładnie tutaj i rzucić ją tak, żeby nie zranić nikogo naszego, tak? Czy to się uda? Dobra, tu się uda. Dobra, spłonęła cała trójka. Koniec tury. Lazel. Teraz. Dobra. Spętanie ma na sobie. Nie może trafić. Dobra, ale w tego pana możemy trafić. Chwila. Nie, nie mogę. Dobra. To z łuku dostaniesz. Paraliżujący strzał. Dobra, to koniec tury. Te koło to, a niech się tutaj ruszą. Atakują mi w moją git. Drugi rzuca na Gale'a sieć. I teraz Will. Mamy tutaj tą... ścianę ognia, to rzućmy może dwa Eldritch Blasty. Udały się, super, koniec tury. Atak okazyjny. I ma jeden punkt życia, ale umarł od tarczy ognia. Drugi z nich spłonął, no teraz Morg. Morg na szczęście może się ruszać, więc przeskoczy sobie. No... O jest. Oj, nie. Dobra, tutaj sobie przeskocz Morg. Oczywiście, że otrzymał atak od ognia. Ale się przesunie od razu. Lazrel już może strzelać? Chyba jeszcze nie. Może natomiast, znaczy nie może podbiec, ale może sobie wystrzelić dwa razy. Koniec tury. Gale ma dostępną jeszcze kulę ognia, więc rzuci ją tam w to towarzystwo. Trafiając w nich, super, koniec tury. Teraz oni próbują siatkami złapać Lazel. Nie trafili. No i Will. Will, już możesz zakończyć tą ścianę ognia, ale podejdź też gdzieś bliżej, jakbyś dał radę. I strzelaj w nich. Super. Jeden wykończony. Odsuń się zatem jeszcze. Koniec tury. No i teraz Morg. Podbiega. Szaleńczy atak. Zabija. Drugi atak w tego pana. Trafia i atak ręką główną. Zabija. Dobra. To tyle, jeżeli chodziło o Kuotoa. Było ich tu całkiem sporo, ale udało się powstrzymać ich falę. Przy sobie mają zgniły gruz, butelkę tłuszczu oraz zardzewiałą włócznię. Chcę zobaczyć, co ich przywódca miał przy sobie. Wódz miał przy sobie, proszę bardzo, szwargot pioruna. Półtora ręczna włócznia rzucana. Przy porażeniu możesz trafić swój cel. Zbierzmy wszystko to, co on tam przy sobie miał. Zbierzmy wszystko to, co reszta przy sobie miała.
a przede wszystkim złoto, wszelkie inne miedziane pierścienie i wszystko to, co ryboludzie zdążyli zagarnąć, tutaj trafi koniec końców na konto krasnoluda. Mamy sobie krótki odpoczynek. Przejrzyjmy tą drewnianą skrzynię. W niej, proszę bardzo, sztabka brązu, narzędzia złodziejskie, złoto, rogowa muszla i rozgwiazda. Zabieramy to wszystko. Reszta kłota też wszystko zabiorę, co tam przy sobie mieli. Muszę w ogóle odciążyć trochę naszą wojowniczkę. O, już lepiej, już nie jest przeciążona. Przejrzeć ciała Kuotoa. Dobra, ale tu już nic ciekawego nie ma. I przyjrzyjmy się temu morzu, z którego przybyły. Nie da się pływać w tej grze, więc rzeka opisana jest jako rozpadlina. Ale widać tutaj zerwany jakiś port, który dawno już, oraz łodzie, które już dawno temu chyba nie były używane, ponieważ wszystko to jest absolutnie rozpadające się. I co dalej? Co jeszcze tu możemy zwiedzić? Oberża zwiedzona. To zwiedzone. Wieże wschodzącego księżyca tędy. Ruszajmy dalej. Zobaczmy, co jeszcze tutaj na nas może czekać. Możemy dotrzeć tutaj? Tu możemy dotrzeć w jakiś sposób. Drużyna znajdzie przejście. Sam jestem ciekawy, którędy. A tutaj da się wspiąć. Super. Czyli tutaj wespniemy się do dalszej części tych ziem objętych klątwą i zobaczymy, co też na nas czeka. Dobra, zapisujemy grę. I ruszamy dalej. Otwarte mogiły. Oraz Rafael, którego już znamy bardzo dobrze po raz kolejny. O, udało się odnaleźć kolejny kopiec. Zanim porozmawiamy z diabłem, nie zdążyliśmy. Podchodzi drużyna do tajemniczego wejścia, przy którym znany już nam Rafael stoi. O skarbie, tylko myśląc nasz bohater dzielny nie zważał na zmarłych. A jak się w ciemnościach będzie szlajało, to można przebudzić coś, co dotąd spało. I wykopali nowy grób, by on sam w nim spocząć mógł. A to Will z nim rozmawia. Will odpowie przestroga, bez dwóch zdań. Nie mów, że się o mnie martwisz. Chronię tylko to, co do mnie należy. Wiesz, na swój sposób zacząłem czuć do ciebie sympatię. Pomyślałem, że uczciwie będzie ostrzec cię o czyhających niebezpieczeństwach. Co to za niebezpieczeństwa? Oj, obaj wiemy, że to się wkrótce okaże, odpowiada czarnoksiężnikowi diabeł. Zakazanie ci wejścia nie miałoby sensu, ale mogę nakreślić sytuację. Przygotować cię do twojej roli. Po prostu dobrze przedstaw mi to wszystko, odpowie czarnoksiężnik. W głębokim mroku jest sobie scena, na której rozgrywa się wielki dramat zawieszony w czasie. Aktorzy wciąż tam tkwią, ugrzęznąwszy w swoich wymęczonych rolach. Jeżeli jednak w ciemnościach będzie się szlejało i obudzi coś, co dotąd spało, istnieje szansa, że zapełni się wkrótce znacznie więcej grobów niż tylko twój. Przedstaw mi to jaśniej, powie Will. Ma test charyzmy 10, ale będzie powinno, no, naturalna 20, wszystko załatwi. Bardzo proszę. W nieprzeniknionej ciemności kryje się pewna istota, która podobnie jak ja posiada piekielny dar perswazji. Gdyby wydostała się przez te wrota, które tak bezczelnie zamierzasz otworzyć, sprowadzi na tę krainę plagę. A dokładnie, w istocie jest to koszmar wcielony, więc jeśli spotkasz diabła, o którym mówię, zabij go. Nie rozważaj nawet innych rozwiązań.
Więc mówisz mi tylko połowę tego, co naprawdę wiesz, odpowie czarnoksiężnik. Widzę to. Stopień trudności 10. No nie, ale mamy... to jest porażka, ale mam jeszcze inspirację na wylu, więc mogę sobie wykorzystać. Odrzucić ponownie. I teraz 10 to jest absolutnie minimum tego, co powinniśmy wyrzucić na kości, żeby się to udało. To stworzenie i ja znamy się od bardzo dawna, mówi Rafael. Przyznam, że również w moim najlepszym interesie jest, by pozostało uwięzione w ciemności, albo może zostało skrócone o głowę. Nie cieszy mnie myśl o ponownym spotkaniu. I na tym poprzestańmy. No to chyba znalazłem kogoś, z kim warto porozmawiać, odpowie przekornie czarnoksiężnik. Słuchaj no, gnojku. Nie lekceważ tego przeciwnika. W najlepszym wypadku będziesz mieć ułamek sekundy, żeby zaatakować. Uderz pierwszy, uderz celnie. Wbrew temu, że ma znaczącą przewagę, tyle muszę Draniowi przyznać. W końcu jest jedna zasada, której hołduję. Muszę dać diabłu ten ogarek. Coś ty tam Will nagadał? Pyta Mork. Ale koniec końców zbiera po prostu czarny oleander, który tutaj gdzieś jest. Tutaj. Zbierzemy. Otworzymy drewnianą skrzynię i oczywiście, że wchodzimy do mauzoleum. Zwój powiększenia. Tam mogą się jakieś skarby znajdować. Które, o w ogóle mogiły, to krasnolud też nie ma oporu przed tym, żeby przeszukać. Ciekawe, co tam się znajduje przy tym mauzoleum. Najpierw zobaczmy, jak tam drużynowe czary i alchemia. Możemy mikstury wykonać. Na miksturę szybkości nie mam popiołu ucha hieny. No dobra, brakuje tutaj niektórych rzeczy. Jeżeli chodzi o nasze czary, to musielibyśmy zrobić sobie odpoczynek przed wejściem do mauzoleum. Więc tak chyba zrobimy. Idziemy na, jeżeli tam ma się znajdować jakaś mroczna istota, to lepiej będzie ją w pełni wypoczętym poznać. Dobra, Mork. Idź spać. Pełny odpoczynek. Rano, przy dźwiękach krzyków driady, drużyna zebrała obóz i ruszamy do mauzoleum. Co w takim mauzoleum może się znajdować? No, najprawdopodobniej jakieś liszysko albo inny wysokopoziomowy nieumarły. Te symbole do czego służyły? Mówi krasnolud, widząc paskudne wejście. Wchodzi wewnątrz. Tam pięknie zdobione złotem żelazne drzwi prowadzą w głąb. Gdy krasnolud podchodzi, żeby je otworzyć, zauważa, że wewnątrz mauzoleum... Nil, Zeral, Mintara, kimkolwiek jesteś, odejdź. Samodzielnie wypełnię wolę generała Torma. Co to za czaszka? Niechciany, niepotrzebny, odejdź. Mówi czaszka. Przy wielkim sarkofagu dziennik Keterika Torma, sakiewka oraz tabliczka. Przeczytajmy ją. Tu spoczywa Melodia Torm, ukochana żona i matka. To jest chyba rodzinna krypta Tormów. Mamy tu dzienniki, mamy tu plecaki i wszędzie kości. Ktoś się parał mrocznymi rytuałami, mówi nasz krasnolud. No, no dobra, w takim wypadku trafiliśmy do mauzoleum. Co się wewnątrz będzie znajdowało?
najprawdopodobniej zło, z którym drużyna będzie musiała się zmierzyć. Nieźle to wygląda. Mroczna, klimatyczna lokacja. Dobra. Przygoda trwa.